Ja będę się zajmował głównie kwestiami technicznymi, czyli integracją wszystkich systemów dzienników elektronicznych, które są w szkołach, z Platformą Polskiej Szkoły, licencjonowaniem dla nauczycieli, dla uczniów oraz wdrożeniem całego systemu. Koledzy z zespołów konsultantów będą prowadzić szkolenia później z zakresu obsługi tych wszystkich systemów informatycznych i tych narzędzi, które służą do procesu edukacji. Są to głównie narzędzia z pakietu Microsoft Office 365. Głównym narzędziem tam jest Teams, który służy do tworzenia zespołów, prowadzenia lekcji przez internet oraz narzędzia takie dodatkowe typu Word, Excel, Forms i systemy do komunikacji wzajemnej. Właściwie chodzi o to, żeby rozbudować polską e-szkołę, która w 2011 roku w województwie wystartowała i do dzisiaj funkcjonuje. Część szkół z projektu odeszła w międzyczasie, ponieważ skończyło się finansowanie. Natomiast bardzo dużo szkół nadal uczestniczy w tym projekcie, a teraz dołączą do niego licea i przyszłości za podstawowe szkoły.